Ta koncepcja budowy wyciągu na Wielkiej Sowie istnieje w Pieszycach przynajmniej od 10 lat. Wcześniej, przypomnę, w tym miejscu funkcjonował wyciąg narciarski i stok narciarski i do tej idei chcielibyśmy powrócić. Wcześniejszy inwestor wycofał się z realizacji tego projektu z uwagi na zbyt długi czas oczekiwania na uzyskanie wszelkich potrzebnych dokumentów. I to jest, wydaje mi się, zupełnie naturalne w przypadku przedsiębiorcy. Przedsiębiorca lubi działać szybko. Jeżeli dzisiaj ma pieniądze do wydania, ma pewien pomysł, to chce szybko zrealizować swój cel. No to 6-7-letnie oczekiwanie na pozyskanie wszelkich możliwych dokumentów zdecydowanie zniechęca przedsiębiorców. Dlatego, mając tę świadomość, podjęliśmy ryzyko, aby jako gmina przygotować dokumentację techniczną, przygotować projekt i postarać się uzyskać pozwolenie na budowę, szczególnie, że posiadamy wszelkie niezbędne dokumenty, chociażby w postaci bardzo ważnego dokumentu, jakim jest decyzja środowiskowa. I na bazie tych wszystkich dokumentów złożyliśmy taki wniosek do starosty i będziemy czekać na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, co naszym zdaniem pozwoli zainteresować przedsiębiorców, którzy mogliby w rezultacie taką inwestycję wybudować. Ponieważ mając prawomocne pozwolenie na budowę, tak naprawdę drugiego dnia można rozpoczynać pracę. To jest gondola 8-osobowa o prędkości 6 metrów na sekundę i o przepustowości 2000 osób na godzinę. W związku z tym jest to bardzo profesjonalny i bardzo odpowiedzialny projekt, który ma działać 365 dni w roku, czyli obsługiwać nie tylko turystów zimowych i narciarskich, ale przede wszystkim wszystkich tych, którzy chcą dotrzeć na szczyt Wielkiej Sowy, a nie mogą zrobić tego o własnych siłach albo nie mogą tego zrobić z wózkiem, z rowerem, ponieważ na szczycie Wielkiej Sowy i na wszystkich tych takich graniach i dróżkach jest wiele tras rowerowych, wiele tras MTB, na które chcielibyśmy turystów zapraszać. Na pewno dla tej części Gursowich, ale myślę, że mogę powiedzieć, że dla całego obszaru Gursowich byłaby to bardzo ważne, inwestycja. Z jednej strony kanalizująca ruch turystyczny, ale z drugiej strony pokazująca, że Gursowie pomimo swojej wielkiej natury, o którą dbamy, i takiego naturalnego klimatu, są również przygotowane do przyjęcia dużej rzeszy turystów. My chcielibyśmy tego inwestora pozyskiwać już teraz, to znaczy od kilku lat prowadzimy rozmowy z różnymi inwestorami i z lokalnymi, i z takimi ponadlokalnymi, chcąc zainteresować tym projektem. Zdecydowanie trudniej zainteresowuje się potencjalnych przedsiębiorców tylko mówiąc o projekcie, a rzeczywiście łatwiej jest mając już bardzo konkretny projekt, bo to też bardzo konkretne koszty, które niestety ostatnio się dosyć diametralnie zmieniają. Natomiast będziemy to czynić nieustannie. Myślimy również o tym, żeby zainteresować przedsiębiorców nie tylko krajowych, ponieważ wiemy, że chociażby nasi sąsiedzi mają zdecydowanie większą odwagę w realizacji tego typu inwestycji niż polscy przedsiębiorcy. Na start otrzymuje zapewnienie dobrej współpracy, możliwość zakupienia gotowej inwestycji do realizacji. Gmina jest również właścicielem dosyć dużych terenów pod samą Wielką Sową, czyli przy stacji Dolnej. Tam chcielibyśmy również, wspomagając inwestora, stworzyć w przyszłości duży parking. Ja nazywam to takim centrum biznesowo-turystycznym, gdzie oprócz parkingu mogą być zlokalizowani mali przedsiębiorcy i gastronomiczni, i ci, którzy wypożyczają sprzęt. Myślę, że kolejnym etapem mogłaby być budowa czy tras downhillowych, czy jakichś innych obiektów w okolicach Gursowich, które ten ruch turystyczny mogłyby w sposób sensowny zagospodarować, ale z taką bardzo wielką dbałością o naturalny wizerunek i naturalny klimat Gursowich, dlatego że nie chcielibyśmy zapominać o tym, że to jest najstarsze pasmo gór, bardzo ciekawe i geologicznie, i przyrodniczo, i o to trzeba też najbardziej zadbać. Współpracujemy z każdym z nadleśnictw, każdy ma swoje racje i każdy ma swoje priorytety. Jeśli chodzi o drogę, to na pewno komunikacja od dawna jest zaplanowana w ten sposób, że będzie tam ruch jednokierunkowy, czyli wyjeżdżać będziemy od góry, mniej więcej
więcej z poziomu zjazdu na Glinno, a wyjeżdżać będziemy dołem, tak aby komunikacja nie była zaburzona i aby nie tworzyły się tam korki. Do tego też jesteśmy przygotowani. Tutaj nie powinniśmy mieć najmniejszych problemów ani z zarządcą drogi, jakim jest DSDiK. Natomiast jeżeli chodzi o lasy, no to tutaj szukamy zawsze tych odpowiednich kompromisowych rozwiązań, które z jednej strony oddają te przestrzenie leśne turystom, ale z drugiej strony dbają o naturę i o to, co w lesie najważniejsze. Jeżeli chodzi o koszt, trudno mi go dzisiaj oszacować. Zaczynaliśmy kwotą 60 milionów złotych. Dzisiaj na pewno są to zdecydowanie większe koszty, ale widać, że te koszty również zaczynają gdzieś spadać. Trudno mi powiedzieć. Myślę, że na etapie realizacji przedsiębiorca będzie musiał sobie to sprawdzić, jaki byłby docelowy koszt. Tutaj nie mówimy o wielkiej budowie, mówimy tak naprawdę o zakupie przede wszystkim całej instalacji w postaci gondoli. Takie instalacje są oferowane zarówno na polskim rynku, jak i jest kilku dostawców takich światowych, którzy się zajmują, więc to jest kwestia już przedsiębiorcy i jego podejścia biznesowego do tego, w jaki sposób chce podejść do realizacji tego zadania. Przede wszystkim szeroko o tym mówimy. No, nie mogę zdradzać wszystkich tutaj kulisów, natomiast no, staramy się zainteresować bezpośrednio takich przedsiębiorców, którzy mają już doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji, pokazać walory tego miejsca, potencjał, który drzemie w górach Sowich, w całych górach Sowich, bo będzie to na pewno inwestycja, która wpływa na cały obszar. No i będziemy to skutecznie robić. Czasy trudne, wyzwanie duże, ale no, nie jesteśmy w stanie odłożyć tego tematu na półkę. Zrobiliśmy bardzo dużo, mam nadzieję, że postawimy kropkę nad i. Proszę pamiętać, że właścicielem całego stoku narciarskiego są Lasy Państwowe i tutaj funkcjonuje wyłącznie umowa dzierżawy. My jesteśmy właścicielem terenów, na których są zlokalizowane stacje, dolna stacja przede wszystkim i tereny, które mogłyby zaopatrywać ten wyciąg i to wszystko, co poniżej. Natomiast no, w dużej mierze jest to umowa dzierżawy z lasami. W naszym przypadku może być to forma współpracy, może być to forma zakupu, czyli odkupienia od nas zarówno działek, jak i projektu. Natomiast my jesteśmy otwarci na wiele form współpracy. Myślę, że nie zamykamy dzisiaj żadnej drogi. Czekamy na tego właściwego inwestora, który zaproponuje nam też odpowiednie warunki. Nie odcinamy się od tej inwestycji. Natomiast wiemy, że powinien na tym zarabiać jednak przedsiębiorca, bo gminy mają trochę inne zadania, jeśli chodzi o funkcjonowanie i sposób działania.